Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć kochani! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić na szydełku wiosenne podkładki pod kubki w kształcie kolorowych kwiatów. Pięknie prezentują się one na stole. Dzierga się je bardzo przyjemnie, szybko i łatwo, dlatego serdecznie zachęcam do ich zrobienia. Do wydziergania podstawek w kształcie kwiatków wykorzystam włóczkę Dora w przepięknych tęczowych kolorach. Link do włóczki podam Wam w opisie filmu. Przyda nam się również szydełko 3 mm, no i nożyczki. Natomiast średnica podstawki to około 12 cm. Zaczynamy od wykonania Magic Ring, czyli magicznego kółeczka. Następnie robimy dwa oczka łańcuszka, a następnie pod kółeczko 8 półsłupków nawijanych, czyli narzut. Mam 3 pętelki na szydełku i przez wszystkie 3 przeciągam nitkę. To jest mój pierwszy półsłupek nawijany. Narzut i przez wszystkie 3. 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Mam 8 półsłupków nawijanych na kółeczku. No i teraz sobie kółeczko ściągam. Ściągnięte. No i zamykam okrążenie oczkiem ścisłym w drugie oczko, bo na początku żeśmy zrobili dwa oczka łańcuszka. I gotowe. Teraz dwa oczka łańcuszka i następnie w to samo miejsce półsłupek nawijany. W tym okrążeniu również będziemy pracować na półsłupkach nawijanych. I teraz w każde oczko z poprzedniego okrążenia robimy dwa półsłupki nawinięte. W związku z czym w tym okrążeniu powinniśmy mieć tych półsłupków 18. Mam już zrobionych 18 półsłupków nawiniętych. No i zamykam okrążenie, wbijając się tutaj w drugie oczko, oczkiem ścisłym. I kolejne okrążenie, już ostatnie, jeżeli chodzi o środek kwiatka. Teraz wykonujemy dwa oczka łańcuszka, następnie półsłupek nawinięty w to samo oczko, ale w następne oczko wbijamy się już pojedynczym półsłupkiem. Teraz kolejne oczko i znowu dwa półsłupki nawinięte. Czyli robimy na zmianę. W pierwsze oczko dwa półsłupki nawinięte, w drugie jeden. W trzecie dwa półsłupki, w czwarte jeden. Na zmianę. No i tak wygląda już pełne okrążenie. Zamykam okrążenie oczkiem ścisłym. I środek kwiatka jest już gotowy. Mogę teraz obciąć nitkę, wyciągnąć i następnie delikatnie ją wrobić. Środek kwiatuszka już jest gotowy. Pora wziąć się za drugi kolor, a włóczki w moim wypadku to będzie czerwony. W tym okrążeniu będziemy już pracować słupkami, nie półsłupkami, z tym, że w tym pierwszym okrążeniu kolorowym,
a będziemy wbijać się pod tylną nitkę naszych oczek, tak żeby środek kwiatuszka ładnie się, taki był ładnie wyeksponowany. Tutaj widzicie, jak nam się te przednie nitki oczek ładnie układają. One jakby obrysowują nam środek kwiatka. A więc zaczynamy w którymkolwiek miejscu. Wbijam się pod tylną nitkę oczka. W ten sposób. Trzy oczka łańcuszka za pierwszy słupek. Kolejny słupek w to samo miejsce. I teraz w dwa kolejne oczka po kolei po słupku. Czyli w następne oczko słupek, cały czas pod tylną nitkę. Raz. I dwa. W ten sposób. Następne oczko, znowu dwa słupki. I znowu dwa słupki pojedyncze, czyli w kolejne oczko jeden słupek i znowu jeden słupek. Czyli w tym okrążeniu powtarzamy sekwencję słupków składającą się z dwóch słupków w jedno oczko, następnie słupek i słupek. I znowu dwa słupki w jedno oczko, słupek i słupek. No i przypominam, że wszystkie słupki robimy pod tylną nitkę żółtych oczek. No i skończyliśmy okrążenie. Tutaj na samym końcu mam dwa słupki w jedno oczko, słupek, słupek i łączę znowu z pierwszymi dwoma słupkami, które wbiłam w jedno oczko. Czyli wszystko mi się zgodziło. Oczko ścisłe i gotowe. Widzicie, jak ładnie ta nitka przednia z przodu tego oczka, w które się wbijaliśmy, obrysowuje nam środek kwiatuszka? Bardzo ładnie to wychodzi. No dobrze. Zaczynamy kolejne okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. To będą dwa oczka łańcuszka za półsłupek nawinięty. Następnie w kolejne oczko półsłupek nawinięty. W ten sposób. Teraz narzut, słupek. Kolejne oczko, dwa słupki. W następne oczko ponownie dwa słupki. No i teraz tak jakby zjeżdżamy tymi słupkami do dołu, czyli znowu jeden słupek i następnie dwa półsłupki nawinięte. Czyli w tym okrążeniu sekwencją splotów, które będziemy powtarzać, są dwa półsłupki nawinięte, słupek, następnie dwa słupki w jedno oczko, dwa słupki w jedno oczko, słupek i ponownie dwa półsłupki nawinięte. Czyli powtarzamy, za dwoma półsłupkami nawiniętymi mamy znowu słupek i w kolejne oczko dwa słupki. W następne oczko ponownie dwa słupki. No i znowu schodzimy teraz z naszego płatka, czyli słupek i dwa półsłupki
nawinięty w kolejne dwa oczka. I powtarzamy. No i tak wygląda skończone już okrążenie. Jak widzicie, już widać zarys płatków naszego kwiatka. Zamykamy oczkiem ścisłym okrążenie, oczywiście kończymy słupkiem i przechodzimy tutaj do dwóch oczek łańcuszka, które zrobiliśmy na początku, za pierwszy półsłupek nawinięty, czyli znowu wszystko nam się zgodziło. No i teraz ważna rzecz, zaczynamy to okrążenie kolejne od przejścia oczkiem ścisłym pod drugi półsłupek nawinięty. Musimy znaleźć się nad drugim półsłupkiem nawiniętym. No i teraz robimy dwa oczka łańcuszka za półsłupek nawinięty, następnie półsłupek nawinięty w kolejne oczko słupek, następnie dwa słupki w oczko, w kolejne oczko ponownie dwa słupki, i schodzimy w kolejne oczko słupek. No i teraz w poprzednim okrążeniu były dwa półsłupki nawinięte, w tym okrążeniu będą cztery półsłupki nawinięte. Czyli teraz robimy kolejno cztery półsłupki z narzutem. Raz, dwa, trzy i cztery. I znowu narzut słupek, następne oczko dwa słupki, w kolejne oczko ponownie dwa słupki, znowu słupek, no i pora na cztery półsłupki nawinięte. No i to wszystko powtarzamy. No i prawie skończone jest już okrążenie. Skończyłam dwoma półsłupkami nawiniętymi, zaczynałam dwoma oczkami i półsłupkiem nawiniętym, czyli w sumie znowu wszystko się zgadza, bo będę tutaj miała obok siebie cztery półsłupki nawinięte. Zamykam wszystko oczkiem ścisłym, wbijając się w drugie oczko łańcuszka, bo na początku zrobiłam dwa oczka łańcuszka za półsłupek nawinięty. No i przechodzimy do kolejnego okrążenia. Zaczynamy jednym oczkiem łańcuszka tym razem. Następnie robimy półsłupek nawinięty w kolejne oczko. W ten sposób. Następnie słupek. Czyli wchodzimy coraz wyżej. No i teraz w cztery kolejne oczka będziemy wykonywać po dwa słupki. Czyli kolejne oczko. Dwa słupki. Następne dwa słupki. Jeszcze raz dwa słupki. I czwarte z kolei oczko, również dwa słupki. No i teraz, jak widzicie, wyrabiamy płatek kwiatka, zjeżdżamy w dół, czyli robimy słupek, następne oczko, następnie półsłupek nawinięty przez trzy, i następnie w kolejne dwa oczka zwykłe półsłupki, czyli już bez narzutu
przeciągam i przez 2. Następne oczko, przeciągam i przez 2. No i teraz wszystko powtarzamy. Czyli po 2 półsłupkach mamy półsłupek nawinięty, czyli półsłupek z narzutem, następnie słupek i w kolejne 4 oczka mamy słupki, po 2 słupki w każde oczko. No i gotowe, skończyłam już tutaj okrążenie. Zamknęłam oczkiem ścisłym, skończyłam na półsłupku, ponieważ zaczynałam jednym oczkiem łańcuszka za półsłupek, a mamy tutaj 2 półsłupki obok siebie, więc skończyłam półsłupkiem i połączyłam z tym pierwszym oczkiem ścisłym. No i przechodzimy do ostatniego okrążenia. Jest ono chyba najbardziej skomplikowane z tych okrążeń, ale już ostatnie. Jak widzicie, kwiatek już nam ładnie się uformował. No dobrze, zaczynamy ostatnie okrążenie od przejścia znowu pod następne oczko oczkiem ścisłym. Przechodzimy w ten sposób i następnie robimy jedno oczko łańcuszka. Kolejne oczko robimy półsłupek nawinięty. Następnie będzie słupek. W ten sposób. W kolejne oczko 2 słupki. Kolejne oczko znowu słupek. W następne 2 oczka wyrabiamy po 2 słupki, czyli w kolejne oczko 2 słupki. W następne oczko ponownie 2 słupki. No i teraz jakby wracamy, czyli znowu słupek, następne oczko 2 słupki, znowu słupek, w kolejne oczko półsłupek nawinięty, czyli przez 3. W następne oczko słupek, półsłupek, zwykły półsłupek, w ten sposób. I teraz omijamy 2 oczka. Tu na samym dole, żeby ładnie uformowały się nam płatki, musimy tutaj ściągnąć trochę naszą robótkę. Czyli omijamy 2 oczka, raz, 2 i zwykłym półsłupkiem wbijam się w 3 oczko. I przeciągam nitkę. W ten sposób tutaj ładnie mi się ściągnęło. A więc zrobiłam półsłupek. Następne oczko. Powtarzamy teraz. Półsłupek nawinięty. Następnie słupek. Dwa słupki w jedno oczko. Słupek i jesteśmy na górze, czyli w kolejne 2 oczka robimy po 2 słupki. Raz i 2 w to samo oczko. Raz i 2 w to samo oczko. No i teraz będę zjeżdżała. Czyli robimy znowu jeden słupek, 2 słupki w jedno oczko,
znowu słupek, półsłupek nawinięty, słupek zwykły, półsłupek, przepraszam, zwykły, półsłupek, dwa oczka omijam i kolejnym półsłupkiem, tym zwykłym, prostym, nienawiniętym, łapię w trzecie oczko i ściągam. No i tak wygląda już nasze ostatnie okrążenie, a więc jeszcze raz przypomnę. Mamy tutaj sekwencję następującą. Półsłupek zwykły, półsłupek nawinięty, słupek, dwa słupki w jedno oczko, słupek, dwa słupki w jedno oczko, dwa słupki w kolejne oczko, słupek, dwa słupki w oczko, słupek, półsłupek nawinięty, półsłupek zwykły, dwa oczka omijamy i ściągamy kolejnym półsłupkiem w trzecie oczko. A tak prezentuje się już gotowa podkładka. Skończyłam oczkiem, skończyłam półsłupkiem, ściągnęłam do pierwszego półsłupka, do pierwszego oczka, nitkę obcięłam, wrobiłam i gotowe. Tak jak Wam powiedziałam na początku, w najszerszym miejscu kwiatek ma średnicę około 12 cm. No i wydaje mi się, że takie podkładki w kształcie kwiatków będą przepiękną wiosenną dekoracją stołu. No a poza tym będą również pełniły funkcję praktyczną. Moi kochani, chciałabym Was bardzo zaprosić jeszcze do pasmanterii Joanna. Fajne miejsce w sieci, warto zajrzeć. No i oczywiście zapraszam na mój blog kroszet.pl. Zachęcam również ogromnie do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszet.pl. Szydełkowanie moją pasją.